Hej, hej kochani, witam serdecznie na przykład kolejnego odcinka ze Snipera Elite 3. W tym odcinku, jak widzicie, jesteśmy w takim pustynnym klimacie. Już widzę, że samolocik lata, czyli będzie zagłuszanie strzałów. A na razie jesteśmy gdzieś tam daleko, daleko. Musimy się tutaj przedostać do gniazda snajperów, który jest gdzieś tam po prawej stronie. A to jest najdroga do starego miasta, czyli tutaj muszę się dostać. I myślę, że tą drogą będzie najlepiej, czyli gdzieś tam po prawej stronie. A na razie to my się tutaj rozejrzyjmy. O, jest tu już ktoś jest. Tyk. Dzisiaj sobie trochę postrzelamy, myślę, że z karabinu. Maksymalnie, jak się da. O, oficerek. 100 metrów. Tu widzę kolejny. No, będzie tutaj trochę strzelania. Ale mówię, dzisiaj będę chciał postrzelać sobie właśnie z karabinu. Więc odpalamy nasz karabin. Chociaż tego bym mógł jeszcze załatwić po cichu. Czekajcie, tam kogoś widziałem. O, właśnie. Tego tak po cichu nie załatwię, tak łatwo widzę. Chociaż ja bym go gdzieś podszedł bliżej. Na razie tu nikogo więcej nie widać. Za bardzo. A takie. Trzeba być po prostu przygotowany na ten strzał. Jego załatwię z Wejroda. Tyle. Wiem, że mówiłem, że chcę postrzelać z karabinu, ale jeszcze chwilę. Muszę się dobrze gdzieś ustawić na ten karabin. O, właśnie. Czasami dobrze się gdzieś przestawić. Kurwa. Jeszcze to. Gdzie to chuj? Ja bym chciał tego oficera załatwić jako pierwszego. Chociaż i tutaj będą mi. Mogą mi tutaj czasami przeszkadzać. Kurwa, ten znalazł ciało. Tak jest. Ja mam nadzieję, że mnie tu nie wypatrzy. Było blisko. Było blisko. Kolejny. Przeszukajmy sobie go. Tu gdzieś jest. O, właśnie. To mi da większe. To mi da większe pole manewru. Będę mógł sobie częściej strzelać po prostu. O,
To jednak nie był dobry pomysł. Spóźniłem się, po prostu się chyba spóźniłem. Dlatego. Oddalamy się, oddalamy się. Jak najdalej. Z kolejny. Kurwa, coraz więcej się tu. Tutaj, tutaj. Zobaczcie, ile ich jest. Dobra. Zacząłem jakoś sensownie strzelać do nich. To dalej działa. Muszę się dobrze gdzieś ustawić. To jest chujowe miejsce ogólnie. To będzie dobre miejsce. Tylko muszę troszkę poczekać, bardziej wycyrklować tutaj. Koniec. O bycie. No szkurde, no. Serio. Tego bym mógł załatwić. Fajnie blisko. Tu się często widzę kręci. Nie, 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 nie. Co? Widzieliście to? Ale glitch. Ale to zglitchowało. Sakra. Tyk. Zdążyłem. Mam nadzieję, że tak. Tą artylerię rozpierdzielić. Tyk. Ta broń w sumie jest nawet i dobra, z tego względu, że on ma aż 10 naboi. Stronę, co chciałem. Serce? Serce! Ależ! Tyk. Chwila, 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 chwila. Chwila. Nie chowaj się! Będzie headshot. No i dobra, na razie tu by się wyklarowało trochę. Tam jest jeden. Gdzie leziesz? Stój. Stój, gdzie stoisz? To już nie zagłusza mojego strzału. Ciągle daleko. I... Jasz, kurwa, nie zdążyłem chyba. Tak jest. Dobra, trzeba się znowu oddalić. Thank you.
tam ktoś jest. Ej. A bym se poczekał za samolotem. Coś leci. Kurwa, ten samolot naprawdę szybko przelatuje. Mam takie wrażenie, trochę za szybko. Dobra. Bo tam gdzieś jest tych gniazdo snajperów. Ja się do niego dostanę trochę później. A na razie wróćmy się tutaj do tego miejsca. Zobaczmy, ilu my tu mamy oznaczonych. O właśnie. Tyk. Tam jest jeszcze ktoś. Jest. Ja pierdolę, zobaczcie to. Dwa headshoty, double headshot. Wow. To kurwa było boskie, nie? Dobra. Już hałasu narobiliśmy. Tak się zaraz będzie czas pierdalać stąd. Ale ten double headshot, ja. Mega. Dobra, ja cię załatwię z innego miejsca po prostu. Na razie spierdalajmy stąd. Idźmy tu. On nie wypatrzy z takiego daleka, raczej wątpię w to. Zobaczmy, co my tu mamy. Widzę chyba jakieś naboje. Tak jest. Czy ja jestem w stanie kogoś tu jeszcze wypatrzeć? Nie bardzo. Gdzie on jest? Prawie ten samolot zaraz przyleciał, to by mógł fajnie strzelić tutaj. Dupa. No, musiał się przemieścić. Fel cholerny, no. Co, jak ja mam tam teraz co wejść? Czy to chyba tędy? Tak, tu jest to gniazdo snajpera. Jest. W górę. Teraz możemy sobie go przeszukać. Ciebie chciał wyeliminować. Pięknie. Stój tam. Jak? To nie ma co za długo myśleć. Od razu. Tyk, tyk, strzelać. To chyba więcej nikogo nie będzie. Ok. Więc tak, idziemy na górę. Oficerka. Musimy przeszukać. Ulepszenie lornetki. Ue. Super. To ciekawe, co to jest za ulepszenie tej lornetki. A to? Co my mam chcę zrobić? Aj? Halo? A co ja mam z tym zrobić? Czekajcie. Tu.
niż działa. Niby jak? To czy ja to teraz muszę robić, czy ja mogę to zrobić sobie później? Chyba mogę później, nie? Bo niby jak ja mam to zrobić? Oskubany z pancernikiem tu stoi. Dobra, tu mam następnego, sobie kurde krąży. Tego by było dobrze załatwić. Jak najszybciej. No. Samolot. Samolot. Yes. Jednego mniej. Się zdawało, czy ktoś mnie tam kurwa widział. Kurwa, jak on tu blisko jest. Aha, bo ja muszę tędy wejść, dobra. Przeładujmy się. To on znalazł ciało, czy co? No tak. Znalazł ciało i co? I poszedł dalej. No ci wam powiem, że tutaj jest... jest kawał terenu! Kurwa. Tu jest naprawdę duży kawał terenu. Dobra, idziemy na tych gniazdo snajpera. Tyk. Składamy się. Na razie to bym chciał użyć lornetki. I pościągać. Ilu mi się uda odszukać. To odszukać. Ale też ja z tego miejsca to tutaj za dużo nie poszczelam. Też w sumie dużo nie ma. Nikogo tam nie ma. Kurde. Dobra, to co? Tego? Tamtego. Tego najpierw. Poczekamy na samolot. Trafiłem. Kurwa. Kurna. Dobra, tych dwóch się schowało. Pik. Pik. Uco? Właśnie z tyłu. Uco. Jeden, drugi. No, spojrzę się, no. Jo. Trochę hałasu narobił. Ale to nic. Dobra.
bez wyciszanego strzału. Pucko. Jakieś poruszenie zrobiłem. Nic. Nic. Serio? Ktoś gdzieś się odzywa w okolicy. Tam gdzieś się muszę przedostać. Ale za specjalnie to tu nikogo nie widzę. Dobra. Dobra, lecimy. Się kurwa przemieścić, bo już. Ktoś jakby mnie zauważył gdzieś. Tam jest ktoś. Pokażę się. Dobra. Na razie jeden. Czy ja go dam radę tak odstrzelić, czy nie bardzo? Wiecie? Tam rozejrzę, czy kogoś nie ma. No bida! Kurde, jak mam fajne miejsce, gdzie mogę sobie postrzelać jeszcze z tym samolotem latającym. To oczywiście musi się schować. Co za łeb. Dobra, ale co ja mam z tym zrobić? Co? Granata rzucić? Może ładunek? I... Zwejroda? Wow. Dobra, rozpierdziel zrobiony. Ten se tam dalej łazi. Leci samolot. Samolot. Szkutas zawsze się schowa. O kurwa, szybko. To mogę tam jakoś wejść do niego na górę? Na pewno, nie? Oj. Chowaj się. Nie daj się. Dobra. Co za łeb. Tam się kurwa kręci. Sabotaż. Teraz szybko. Chowamy się. On se tam pójdzie naokoło, tak? Jak zawsze. Tak jest. My lecimy. Kurwa. Tu. Tyk. Tutaj będzie. Piękne miejsce.
Zagłuszony strzałek. No i co dalej? Strasznie tu cicho, aż za cicho. Powiem szczerze, aż mi się to troszkę nie podoba. Dobra. Wejdźmy sobie tam, oj! Ja muszę iść gdzieś tam. Tam gdzieś jest jeden. Do rozwalenia. Dobra, to idźmy tutaj. Przy okazji się rozglądając porządnie tu. Mamy jednego. Drugiego. Trzech, czterech, o kur... Tyk. Chciałbym ich sobie poznaczać, żeby wiedzieć, gdzie oni są. Ki? Ja ich stąd nie trafię. Ale... Granaty! Ha, 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 ha. Ja cię nie widzę. Vorsicht! Er ist hier irgendwo. Odwróć się. Wachsam bleiben. No tamtego to bym się tak... Więcej chwil chyba nie ma. Spoko. Przeszukamy. Przeszukamy. Kogoś gdzieś słyszę. To raczej ja tutaj nic nie znajdę. Jo. Ale rozpierducho. Super. Dobra. Idę na górę. Się tak fajnie zejściuchował. My się teraz tutaj rozejrzyjmy. Delikatnie. O, mamy snajpera. Tego zaraz sobie załatwimy. Muszę się dobrze porozglądać z tymi właśnie snajperami. Czekamy za samolotem. Big headshot. Po drugiej stronie lustra. Haha, no dokładnie.
No i dobra. Tutaj jest tak cicho. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tutaj. A na przodzie mamy. Tu mamy gniazdo snajpera. Czyli tak. Podejdziemy do tego gniazda. I ja zakończę odcinek. Dostając się właśnie tam. O, zobacz. Takie znajdźki ja będę musiał po prostu odszukać sobie później. Szybkie przejście bokiem. Dobra. Hamuj. Tutaj, zobacz. Wcześniej tu nie było nikogo, nie? Nie było widać. Gdzie on jest? Się kurwa wychylił. Prędzej ja tam mogę wejść na te gniazdo. Około gdzieś chyba. Chyba, że tu. Górą? Czy tędy? Chyba tędy. Tylko w miarę szybko, żeby mnie tu nikt nie przyczaił. Czy ja kogoś tam widzę? Nikogo nie widzę. Dobra. Jest to kurwa gniazdo snajpera. Jak tam wleźć w ogóle? Co? Ktoś mi powie, jak tam wejść? Ej, no gdzie jest to gniazdo? Gniazdo jest przede mną, gdzieś tu. A tam od ty? Co? Musiał tam od tyłu jakoś wejść. Co, jak to wygląda? Nie. Się nie da wejść. Się wydaje, że bym musiał wejść do tego pomieszczenia. Tak jest. Jak mam tu wejść? Ten tutaj pilnuje wejścia. Tam kolejnych dwóch. Się wyłoniło. Dobra. Odwróć się. Odwróć się. Kurwa. Blisko. Wiedziałem, że coś muszę zrąbać, nie? Dobra, bo ja się teraz muszę ewakuować tą. Run! Spierdzielamy jak najdalej. Tak daleko, żeby nas nie widzieli. To się tylko da. Dobra. Nie wiem, granatami wszystkim. Może ja nie trafiłem za tym pierwszym razem w niego.
To był błąd. Ale i też do łóżka. Trzeba po prostu... Inne miejsce sobie tu znaleźć. Wszystkich mam tam. No powiem wam, że to miejsce będzie zajebiste do strzelania, nie? Nie. Kurwa! Znowu narobiłem hałasu. Znowu narobiłem hałasu, nie poszedł, nie? Ale to... Ej, chodź tu. Wychyliście na tyle, żebym cię mógł trafić? Tak jest. Tym razem po cichu. Kogoś tu jeszcze widzę, nie. Poza nim. Schować. Powiem wam, że ten... Kurwa... Gniazdo snajpera tam jest dosyć. Ciężko się tam będzie chyba dostać. Chyba, że ja jestem jakiś ułomny. Po prostu wlozły mnie w to miejsce, co powinienem wejść. Bo może tędy? Ej. Ja pierdziu. Zobacz to. Ja pierdziu. No jestem ułomny, no nie ma co. Dobra, tu jest to nasze miejsce snajpera. Ja pierdolę, ja się gdzieś tam chciałem pchać. A tutaj... Proszę. Tak czy siak. Ja z tego miejsca snajpera was żegnam. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli seria się podoba. Na razie, trzymajcie się, sejdź.